Nigdy nie było dobrej okazji, żeby o tym opowiedzieć, zawsze jakieś bieżące wydarzenia przykrywały to, co nie daje mi spokoju od wielu lat, ale dzisiejszy dzień, uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia skłania mnie do tego, żeby zatrzymać się, żeby odrzucić tą bieżącą, trzeszczącą czy skwierczącą rzeczywistość, rzeczywistość polityczną, ten jazgot i y, zrobić krok wstecz, trochę zwolnić tempo. I y, no właśnie, i spróbować powiedzieć coś głębiej, ale jednocześnie które jest osadzone w naszym doświadczeniu. I o tym właśnie dzisiaj a więc zaczynamy. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Lex orandi, lex credendi. Tak mówimy, ta maksyma kościelna bardzo często używana jest w tych sporach pomiędzy liturgią tradycyjną, liturgią przedsoborową, tym nadzwyczajnym porządkiem, a tym co mówimy ordonowo, czyli czy mszą świętą posoborową. Nie wchodzę w ten spór, błagam, nie wkręcajcie mnie, wiem, że w komentarzach mi się oberwie. Nie o tym dzisiaj. To, jak się modlimy, w jaki sposób wyrażamy swoją postawę wobec Boga, stwórcy jedynego, też wyraża naszą wiarę. Mówię o pięknie liturgii i mówię o, to, i o tym, jak podchodzimy do liturgii, jak traktujemy w ogóle modlitwę, liturgię, miejsca, w których się modlimy. Myślałem o tym dzisiaj wychodząc od Dominikanów poporannych Rorata, gdzie od wielu lat właśnie tam modlimy się mszą roratnią ponieważ monumentalna strzelistość tego kościoła autorstwa pieńkowskiego, a jednocześnie dosyć skromna nowoczesna a jakoś tam gotycka i przepiękny krucyfiks Nowosielskiego który wisi w centrum w głównym ołtarzu oprócz tego zawsze nam się roratniejska jest kadzidło, Zawsze nam przyrodłatnie jest w, wygaszone są główne światła i liturgia odbywa się tylko przy oświetlonym ołtarzu i przy świecach lampionach, które przynoszą wierni i kapłani oraz asysta liturgiczna i zawsze jest co ważne. Fantastycznie śpiewająca schola, dobrze przygotowana, która dobiera specjalnie utwory, która widać z ogromną troską i taką czułością stara się, żebyśmy mogli zanurzyć się, zatopić w, w pięknie Eucharystii i w tej liturgii. Ale to, że dzisiaj. Chcę o tym opowiedzieć, czy opowiadam? Również wiąże się z wczorajszym patronem, świętym Abroży, który miał ogromny wpływ na nawrócenie się świętego Augustyna. Również jemu przypisuje się masę hymnów, które do dziś towarzyszą Kościołowi, między innymi zbliżają się w pokorze, jako hymn przypisywany świętemu Ambrożemu. Ta troska, żeby wielbić Pana Boga właściwie, żeby, żeby starać się, aby nasza modlitwa była piękna, Którą święta Ambroży realizował w praktyce, spowodowała nawrócenie świętego Augustyna. Święty Augustyn sam zresztą pisze o tym, że mm, doświadczył piękna muzyki właśnie w tej bazylice mediolańskiej, i y, tutaj posłużę się cytatem, bo on oddaje właśnie to, co. Co wydarza się w wnętrzu człowieka, co często my doświadczamy, a nie potrafimy tak pięknie nazwać jak święty Augustyn. Jak... Ileż razy płakałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków wstrząśnięty błogim śpiewem twego kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi. Jeżeli Muzyka tak działała na świętego Augustyna i no, należałoby mu wierzyć. Zatem yy, zwracam się do biskupów, proboszczów, odpowiedzialnych yy, prezbiterów, odpowiedzialnych za wspólnoty zakonne. No, Posłuszmy się tym wehikułem. Jeśli poprzez to oddziaływanie na naszą wrażliwość Pan Bóg chce do nas przemawiać i działa tak w naszym sercu, to czemu z tego nie korzystać? Czemu muzyka w kościołach jest tak byle jaka, że my nie zwracamy na to uwagi? Wracam do tej mszy ponieważ od wielu lat właśnie dlatego chodzimy, że jest zapach kadzidła, jest przepięknie wygaszone wnętrze, bo zostają tylko lampiony, pozostają tylko światła. I to, co powiedziałem, i że to wszystko razem oddziałuje na nasze zmysły, powodując właśnie w ta, taką reakcję. Pan Bóg posługuje się naszymi zmysłami, żeby do nas dotrzeć z tym dyskretnym przekazem, że chce odkrywać swoje piękno poprzez właśnie takie elementy: jak muzyka, jak architektura, jak zapach kadzidła, jak nastrój wnętrza, jak wspólny śpiew. Jak śpiew właśnie z choli, która przygotowuje się z troską, i która też obserwowałem, jak to, jak to odbywało się, że poprzez te czterogłosówki, które wychodziły jeszcze gdzieś właśnie z TZ, czy z takiego wspólnotowego śpiewania, odkrywali ci młodzi ludzie, później śpiew gregoriański, monodie, docierając do starych średniowiecznych pieśni polskiego kościoła, wchodząc w głąb, odkrywając te skarby, fenomeny kultury sakralnej piękno ma swoją moc przekonałem się o tym również obserwując wystawę Jerzego Nowosielskiego bo tak się składa że wystawa prac Jerzego Nowosielskiego jest w zachęcie obecnie i no, tak zachęta która kojarzy się z przekroczeniami z transgresją z wulgaryzmami z, z profanacją z obrażaniem uczuć religijnych właśnie od Paru lat ma nowego dyrektora i on zadbał o to, aby między innymi właśnie teraz wystawa prac Jerzego Nowosielskiego mogła cieszyć nasze oczy, ale też nie tylko oczy, właśnie duchowość, ponieważ po obejrzeniu tej wystawy też patrzę inaczej na ten wielki krucyfiks, który wisi w ołtarzu centralnym u Dominikanów. Wielki pięciometrowy krucyfiks, który niby jest niewykończony, ale właściwie... no. Też nie jest dziełem twórcy, tylko jest, przekierowuje, tak jak ikona, nasze spojrzenie w głąb, pomaga modlić się, pomaga kontemplować mękę Jezusa Chrystusa i to piękno, które, które jest w kształcie wyrażonym przez utalentowanego artystę. Ale wracam do tego fenomenu dzisiejszego dnia. Podczas kazania kapłan przypomniał nam to, co wydarzyło się w związku z tajemnicą, z dogmatem o niepokalanym poczęciu. W 1854 roku Pius IX ogłasza dogmat i cztery lata później ma miejsce objawienie w Lourdes, gdzie Matka Boża sama siebie nazywa, ja jestem Niepokalane poczęcie. Ta, to, że nie jestem, nie, nie mówi, jestem niepokalanie poczęta, mówi, jestem niepokalane poczęcie. To jest wielka tajemnica, przepięknie dzisiaj kapłan to wytłumaczył, ale nie będę powtarzał dzisiejszej homilii, bo nie chcę wchodzić w rolę tutaj rekolekcjonisty. Natomiast zastanowiło mnie to, że, albo zwracam uwagę na to, że gdy Bernadetta Subiru miała opisać, jak wygląda ta. Objawiona osoba, która, którą widziała w objawieniach, mówi: Piękna pani, piękna pani. Piękno jest atrybutem Boga, piękno jest atrybutem świętości i yy, w związku z tym to jest kolejny argument, który sprawia, że powinniśmy troszyć się, powinniśmy z ogromną starannością dbać nie tylko o liturgię, ale o wystrój kościołów, o polichromię, o obrazy, jakie są w tym kościele, o to, jak wygląda otoczenie, jak są, jakie są projekty ławek, jak wygląda kształt konfesjonału. To wszystko, w tych wszystkich rzeczach może być zawarte piękno, może być zawarta również modlitwa i staranność o kult Boży, o, o otoczenie, w którym my mamy doświadczać tego, co święta Augustyn. Oczywiście jest też takie niebezpieczeństwo, że mm, wielu ludzi skoncentruje się tylko na tym i, i to pogoń za pięknem, za przepięknym śpiewem zastąpi im modlitwę, zastąpi im e, e, no, przeżywanie Eucharystii i sam doświadczam jako stary człowiek już wielu takich, obserwowałem wiele sytuacji, w których to liderzy, drygenci, śpiewacy grali na siebie, i to oni wokół siebie koncentrowali uwagę wiernych, i to był występ, to też traktowali nas, wiernych kościel jako zakładników swojego przepięknego talentu. Dobrze jeszcze kiedy mają talent, a jeżeli to są w ogóle jakieś ama, jacyś amatorzy, którzy, którym się wydaje, że pięknie śpiewają, to jest w ogóle wtedy tragedia. Ale ta niechlujność w wyposażeniu kościołów, niechlujność w projektach budynków, albo ta kompletna, kompletne zerwanie z tradycją kościoła, które objawiło się w architekturze lat 80., 70., ale też 90., no jest jakimś skandalem. Nie chcę dzisiaj wykorzystywać uroczystości niepokalanego poczęcia do tego, żeby pastwić się i wyzłośliwiać nad tym, jak wyglądają kościoły kury, jak wyglądają kościoły w kształcie skoczni, tortu, bunkra czy rakiety. Kiedyś być może specjalnie o tym trzeba powiedzieć, ale przypominam jeszcze raz. Pan Bóg stworzył nas ze zmysłami. Święty Augustyn, któremu wierzymy w wielu innych kwestiach, w tej kwestii mówi bardzo konkretnie. Przez piękno, przez piękno liturgii, przez piękno śpiewu, przez troskę o kult Boży spływa do naszego serca ta Boża tajemnica, że On rzeczywiście dyskretnie nam objawia siebie. Chce nas obdarować samym sobą. I to jest chyba najważniejsza sprawa. A na marginesie Polecam świetną wystawę Nowosielskiego, nie tylko jego wystawę, bo idąc dalej tym tropem, można byłoby zrobić sobie wycieczkę po kościołach warszawskich, w których Nowosielski, ale nie tylko warszawskich, w których Nowosielski zostawił swoje dzieła. O tym mogę kiedyś opowiedzieć. I, i zwróćmy też uwagę na to, jak przygotowane są rolaty. Nie bójmy się zgasić światła, nie bójmy się kadzidła. To wszystko pomaga nam. Ja spotkałem ludzi, którzy świadczyli, że przez dym kadzidła, przez zapach kadzidła, wrócili do kościoła bo to wspomnienie otworzyło obraz dzieciństwa w którym właśnie pierwsza komunia w tym człowiek przeżywał w sposób prosty jak dziecko swoją wiarę i zaufanie Panu Bogu i oby taka wiara ta dziecięca ufność nam towarzyszyła nie tylko w tym adwencie ale cały czas Jest tylko jeden kościół święty powszechny i apostolski kościół katolicki Jesteśmy wiernymi tego Kościoła, Kościoła, któremu wszyscy razem i każdy z osobna tak wiele zawdzięczamy. Nie możemy jednak ukrywać, że Kościół trwa dziś w ogromnym, przejmującym kryzysie. Nie możemy milczeć na ten temat. To właśnie dlatego tak często podejmujemy polemikę z częścią katolickiej hierarchii, krytykę niektórych postaw, zachowań i postulatów. Robiąc to jednak, zawsze kierujemy się miłością do mistycznego ciała Chrystusa i staramy się opierać na odwiecznej nauce Kościoła i jego tradycji. Wierzymy bowiem niestrudzenie, że Kościół trwać będzie do końca dziejów, a skoro przetrwał już niejedną burzę, to Dobry Bóg raczy wyprowadzić nas i z obecnego kryzysu. A pokonanie kryzysu w historii Kościoła zawsze wiązało się z powrotem do ortodoksji, o co nieustannie walczymy. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy, by nigdy nie poddać się beznadziei wynikającej z narastającego zamieszania i coraz liczniejszych zgorszeń. Kościół nie tylko wyjdzie z kryzysu, ale i zwycięży ze złem. Niepokalane serce Najświętszej Maryi i Panny zatriumfuje. Drodzy darczyńcy, przyjaciele, widzowie i czytelnicy PCH24.pl, serdecznie dziękujemy, że z Waszą pomocą możemy trwać w obronie katolickiej wiary, moralności i ortodoksji. Nie zamierzamy się poddać i Państwo też się nie poddawajcie. W górę serca Chrystus zwyciężył świat. Krystian Kraciuk, redaktor naczelny.